Zaprojektowaliśmy maszynę na specjalną potrzebę klienta. Automatyczny podajnik do podawania palet. W AirBudzie to jedyna taka maszyna, którą dostosowaliśmy do wymogów dyrektywy maszynowej. Zresztą, sami zobaczcie. Właśnie w tym momencie operator ładuje kolejny stos palet na podajnik. Ważne jest, aby palety były ustawione w miarę równolegle do osi transportera rolkowego. Następnie po załadunku palet przez operatora wózka, operator urządzenia uruchamia maszynę w automacie, banda ruchoma, która pozycjonuje całą paletę względem tej stałej bandy. Podajnik unosi stos palet, zostawiając jedną pod spodem i ta jedna paleta na sygnał z maszyny rodzimej wyjeżdża z naszego podajnika i jest kierowana do ich maszyny, na której jest ładowany materiał. Znajdujemy się na terenie fabryki płyt wiórowych w Grajewie. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda nasza hala. I tutaj mamy wydział obróbki skrawaniem, na który wykonujemy różne elementy na potrzeby klientów. Remontujemy maszyny czy tam elementy, które przywozimy z ciągu technologicznego fabryki płyt. Serwis elektryczny, hydrauliczny, smarowniczy, spawalniczy, monterski, ślusarski. U nas tutaj w Grajewie z kobiet jestem jedyna, ale spokojnie odnajduję się w pracy z zaopatrzeniem. Przy podajniku zajmowałam się stworzeniem dokumentacji technicznej, dostosowanie wymogów minimalnych w zakresie bezpieczeństwa. Oprócz tego, że wykonujemy takie rzeczy stricte techniczne, to z nami współpracują na hali rośliny. Właśnie o nie tu dba generalnie o ten kolega nasz, Krzysztof. Panie Krzysiu, to jest główny nasz, oprócz tego, że tokarz, to ogrodnik. Czyli zajmuje się tymi roślinami, on zna ich od początku. Są z tobą tutaj cały czas, tak? Od 40 lat na hali. Udało się dobrać grupę młodych pracowników. My nie boimy się wyzwań, podejmujemy się wszelkiego typu zapytań, czego efektem jest właśnie wytworzenie urządzenia, które mamy przyjemność tutaj obejrzeć. Praca jest w ogóle przyjemna i dająca dużo satysfakcji.